Uwaga! Materiał może zawierać liczne spoilery z filmu Raya i Ostatni Smok. Serdecznie zapraszam. Wiele na tym kanale mówimy o jedności i wspólnocie. Ale w jaki sposób dążyć do owego pojednania, gdy różni nas tak wiele? Z tej strony szary katolik Adam Ługowski, a dziś omówimy sobie temat zaufania jako jedynej drogi do wspólnoty na podstawie filmu animowanego Raya i Ostatni Smok. Świat przedstawiony w filmie to podzielona na wrogie sobie frakcje kraina Kumandra, która niegdyś była jednością, wielką, tętniącą życiem i urodzajem wspólnotą ludzi i smoków. Jednak z ludzkiej zawiści i wojen zrodziły się w owej krainie przeraźliwe monstra, druny, które potrafiły przemienić każdą żywą istotę w kamienny posąg, a za których sprawą ze świata zniknęły smoki, boskie stworzenia dbające o pokój i porządek, a wraz z nimi zniknęła niemal cała magia, będąca źródłem urodzaju, ich błogosławieństwem dla ludzi. Niemal cała, gdyż ostało się tylko jedno źródło, smoczy kamień, artefakt, w który smoki przelały ostatkiem sił swoją magię, przepędzając druny z krainy. Niestety kamień ten stał się również przyczynkiem nienawiści, szeptów i konfliktów, gdyż każde z poróżnionych wtedy plemion zapragnęło być tym, które będzie posiadać i panować nad owym reliktem. Przez długie lata przedmiot ten znajdował się w ukryciu, przechowywany przez ludzi plemienia Serca, krainy, z której pochodzi główna bohaterka omawianego przez nas dzieła, której to zresztą winy kruchy pokój wraz z kamieniem oraz jego magicznym błogosławieństwem zostaje utracony. Jako córka króla plemienia i strażniczka artefaktu, była ona bowiem wtajemniczona w miejsce ukrycia owego skarbu. Jej ojciec, król Benja, głęboko w sercu ma ideę zjednoczonej Kumandry, ludzkości, w której każdy sobie ufa, wzajemnie sobie usługuje i dopełnia się z drugim, dając z siebie wszystko to, w czym jest najlepszy. Ideą tą dzielił się wielokrotnie ze swoją córką, między innymi ucząc ją doprawiać zupę po trochu przyprawami pochodzącymi z każdego plemienia. Myśl o zjednoczonej Kumandrze była dla niego taka ważna, że zaprosił on do serca przedstawicieli wszystkich pozostałych plemion, by ich ugościć i rozważyć ponowne zjednoczenie. O tym, że Kumandrze przeznaczone jest zjednoczenie, łatwo jest się przekonać, analizując nazwy plemion, gdzie każda z nazw własnych wskazuje na bycie częścią jednego ciała, składającego się z członków, o odmiennym charakterze i przeznaczeniu. Jest to zresztą odzwierciedlone w kształcie świata przedstawionego, co można łatwo dostrzec, przyglądając się mapie Kumandry. Przywodzi to na myśl Pawłowe porównanie wspólnoty chrześcijan do jednego ciała, w której dobro każdego członka jest współzależne od pozostałych członków. Niestety Raya, będąc ufną, o otwartym na ludzi sercu nastolatką, myśląc, że w ten sposób zaprzyjaźnia się z królewną Szpona, Namari, zdradza jej położenie smoczego kamienia, w następstwie czego kamień zostaje rozbity na kawałki, a druny powracają do krainy. W całym tym chaosie posąg zostaje zamieniony Benja, a Raya, chcąc nie chcąc, zabiera jeden z fragmentów kamienia i wyrusza w podróż, by odnaleźć mitycznego ostatniego smoka, jedyną nadzieję ludzkości. Główna fabuła filmu zawiązuje się właśnie w momencie, gdy po wielu latach dziewczynie udaje się odnaleźć i zbudzić ze snu Sisu, ostatniego żyjącego na tym świecie smoka, by wraz z nim ruszyć na misję zgromadzenia pozostałych kawałków kamienia. Od początku przygody Sisu stara się przekonać Raję, że jedynym prawidłowym sposobem zjednoczenia zarówno smoczego kamienia, jak i wszystkich zwaśnionych plemion jest zaufanie i dobrowolny dar z siebie. Za każdym razem, gdy Raya planuje, w jaki sposób zdobędzie kolejny fragment artefaktu, Sisu proponuje jej alternatywne rozwiązanie w postaci symbolicznego ofiarowania siebie
poprzez złożenie jakiegoś daru, czy to zupy, czy rzeczy wziętych z bazaru na kredyt, oraz szczerej rozmowy. No bo przecież każdemu człowiekowi zależy na tym, by urodzaj wrócił do tej krainy i żeby druny zostały przepędzone. Zupełnie inną sprawą jest to, że każdy chce to osiągnąć po swojemu i na swoich warunkach. A to właśnie poświęcenie siebie i swoich interesów powinno być naszym darem z siebie, dla wspólnego dobra. W ciągu całej opowieści wielokrotnie możemy dostrzec, że ludzi Kumandry łączy o wiele więcej niż dzieli. Czy to wspólne cierpienie z powodu drunów, czy wspólna, choć może inaczej rozumiana, religia smoków. Te podwaliny jedności dostrzega podczas jednego ze starć smoczyca Sisu w głównym Nemezis Rai, Namari, tej dziewczynie, której wiele lat temu Raja zaufała, a z której winy świat znajdował się w opłakanym stanie. Mając świadomość tego ukrytego potencjału, smoczyca namawia bohaterkę, by choć raz zrealizować jej plan, obdarować Namari czymś cennym, zaufać jej i wraz z nią uratować świat, nie precyzując jednocześnie, że musi to być na naszych warunkach. Jednak podczas próby pojednania smoczyca dostrzega, że obie strony nie są jeszcze gotowe na oddanie się sobie wzajemnie w zaufaniu. Widząc to, smoczyca stawia na szali, jako dar dla nich obu, swoje życie, prawdopodobnie będąc świadomą, że je utraci. Oddając ostatnie tchnienie, bóstwo daje dziewczynom najważniejszą lekcję. Lekcję, której jeszcze nie są świadome. Lekcję, do której muszą jeszcze dojść. Póki co, rzucają się sobie do gardeł. Zaskakującym jest to, że twórcy filmu od początku jego trwania zapowiadają nam poprzez symbolikę ludzi posągów ostateczne rozwiązanie problemu poróżnienia. Symbolikę oddania, usługiwania oraz metaforycznego ośmiercania się dla innych, wyrażającą się w postawie ludzi zamienionych przez druny w martwe kamienne posągi. Postawa stojąca, tak dobrze znana w postawie modlitewnej chrześcijan, jako ta wyrażająca gotowość do działania, tylko dopełnia obraz człowieka, który jest gotów oddać siebie dla jedności z drugim. Płynie z tego mocne przesłanie o uśmierceniu swego starego człowieka, swoich idei, interesów, czy naszego pomysłu na to, czym jest dobro dla drugiej osoby, dla wspólnoty. Dopiero ożywieni miłością będziemy służyć sobie nawzajem. Główni bohaterowie filmu, będący jednocześnie przedstawicielami każdej z nacji, pojmują lekcję posągu. Lekcję martwej już wtedy smoczycy, w momencie, gdy wydawałoby się, że wszystko już przepadło. Jednak stawiają życie innych ponad swoje, ratując pozostałych przy życiu ludzi i wyprowadzając ich z miasta, by na sam koniec każdy po kolei dosłownie oddać swoje życie, powierzając swój fragment smoczego kamienia pozostałym. Magiczne fragmenty artefaktu są tu jedynie symbolem oddania, gdyż tą prawdziwą ofiarą jest ich własne życie, powierzenie go w bezgranicznym zaufaniu. Sam artefakt bowiem, po złożeniu go w całość przez żyjącą jeszcze Namari, nie zyskuje mocy. Druny nie znikają, a ona staje przed wyborem. Czy zjednoczyć się z pozostałymi bohaterami, oddając swoje życie, czy uciec i próbować po swojemu ratować świat, swój kraj, czy raczej to, co z niego zostało, za pomocą gasnących w kamieniach magii. Poświęcenie dziewczyny ostatecznie jednoczy Kumandrę. Symbolicznie każdy kraj oddaje życie za jedność, a na świat spływa znów błogosławieństwo urodzaju, magia smoków, wraz ze smokami, które przywracają Sisu do życia. I pomyśleć, że to wszystko tak naprawdę zaczęło się od małego daru małej dziewczynki dla drugiej dziewczynki. Daru, który wydawał się wtedy zmarnowanym darem. Daru, który miał przekupić i wykorzystać. Jednak daru szczerego. Można by rzec, że mamy tutaj bardzo chrześcijański motyw, w którym bóstwo pojawia się na ziemi, podzielonej od wieków konfliktami, przyjmuje ludzką postać, umiera, dając przykład oddania się w całości braciom, po czym zmartwychwstaje. Bardziej bezpośrednio to już się chyba nie da. Taki Lew Aslan 2.0. Oczywiście z przymrużeniem oka. A jak mówi Biblia, jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.
Dzięki za uwagę. Zachęcam do wszelkiej aktywności pod tym filmem i do usłyszenia. Z Bogiem.